Gotuj z wujkiem posiłek przedtreningowy albo potreningowy, standardowo moja kuchnia. Witam was kurwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gotowania. Seria będzie zajebista, pokażę wam jakie posiłeczki ja sobie gotuję jak idę na siłkę, jakie posiłeczki robię sobie po siłowni, także będziemy mieli dużo gotowania, dużo gadania, dużo śmiania. Czyli jak zawsze. Czyli jak zawsze, dobra, standardowo kurczaczek z Lidla. Ląduje u mnie na pełnym kurwa garnku. Nie indyczek? No indyk, chwilę z piersi indyka, co nie? To żaden kurczaczek kurwa. No, chwileczek z piersi indyka. Ty w ogóle kurwa ostatnio tam widziałem, że ludzie nie myją kurwa indyka, mięsa i tak dalej. Ja na przykład kurwa zawsze myję. Ja też zawsze, no. Zawsze myję, no kurwa to jest dla mnie ohydne, co nie? Czekaj, kurwa, dobra, chuj. A to akurat prawda. Ja zawsze sobie, wiesz, odkrałem sobie, no, steaka. Style. Zawsze myję te pierdolone mięso. Żeby kurwa... To jest dużo, o. Zawsze sobie myję. I chuj mnie to obchodzi, wiecie o co chodzi. Ja zawsze myję, wyobraź sobie stary, że na produkcji ktoś cichnął kurwa i glut tam jakiś kurwa jest. Żarłbyś to kurwa? Chłopie kurwa, weź mnie nie rozpierdalaj, co nie. Myj te mięso kurwa i zamknij tam dziób. Lej te kole kurwa. To kurwa, lej te kole. Dobra, to tu i na przykład dotykałem kurczaka, już sobie ręce umyję, wiesz co? Indyka kurwa. Indyka. Sorry kurwa, sorry, jestem wiesz, dzisiaj... Cierpisz na zdzowatość. Tak, cierpię dzisiaj na zdzowatość. Tu te białe, ja sobie zawsze to kurwa odkrajam. Nie lubię kurwa, po prostu mnie to jakoś kurwa brzydzi. Też tu tak. Zawsze, no te wszystkie takie tak. Błony. Tylko że ja czasami kurwa wiesz, odkroję ze 150 gramów tego co nie, ale chuj mi chodzi kurwa. Sram na to kurwa, wiesz. Twoje kurwa? Aż tak? No, a co kurwa? Kurwa, Andrzej. Twoje kurwa pieniądze kurwa? Twoje kurwa? Moje kurwa, ja sobie mogę stary nawet to wyjebać przez okno, jak mi się będzie podobało, wiesz o co chodzi? Nie, a dlaczego kurwa? No, ja sobie odmierzam zawsze mniej więcej, teraz przedtreningowo wleci u mnie 200 gramów indyka. Na pełnym patencie, zaraz wam pokażę też jakie przyprawy oczywiście używam. Ja tych białych nie lubię, mnie to wkurwia kurwa. Sobie kroimy elegancko. O, cyk. I na przykład to mnie brzydzi kurwa, taka krew i tak dalej. To nie może tego być kurwa, wiecie o co chodzi. Czyli musi być mięsko ładne. Tak, musi być pistachio fonsi, bo jak nie jest pistachio fonsi, to może jakąś muzyczkę też dodamy sobie taką przyjemną, co? Przyjemną, sympatyczną? Tak, taką do gotowania, jak wiesz, Cejrowski z tymi gołymi stopami swoimi, wiesz, zapierdala przez świat na fazie. Coś myślę, że się doda kurwa, jakąś muzyczkę. No taką wiesz, taką pistachio, żeby po prostu leciało sobie. Pistachio czy fonsi bardziej? Pistachio bardziej dzisiaj, wiecie? Dzisiaj bardziej pistachio. Mam nadzieję też, że wszystko, no i to jest brzydkie. I fantastycznie mam nadzieję, że wszystko słychać, widać. Także kurczaczek, kurwa, pokrojony oczywiście. Ja nie wiem nawet, gdzie ty kurczaka widzisz. Ej, sorry, indyka, aha, taka ciekawostka, no to indyk na przykład ma więcej białka niż kurczak, także jest to fajna ciekawostka. Ale szczerze, jak ja zawsze wybieram do obiadu indyk, kurczak, zawsze indyka biorę. Coś kurde jakoś tak lepiej. No ja też, co nie. 200 gram lecisz? Tak, lecę 200 gram, no to mi wyjdzie około, ja tak liczę, co nie? Kurwa, będzie pierdzie, ja pierdolę! Kurwa! No, już cicho jest. Cicho, no. Już to nagranie, bo słuchaj, wierci cymbał jakiś. Nie no, nie mów cymbał, bo wiesz, nigdy nie wiesz na kogo możesz trafić, co nie? Może to być jakiś kurwa gościu, na przykład wie, z wojska kurwa i cię... No to też może być cymbałem. Znaczy no w sumie też, co nie, ale wie. Ile już mamy na osi? Nie wiem, 150. 160, kurwa, masz. To w chuj tego jedzenia kurwa jest. Chłopie, ja to codziennie tak opierdalam. Codziennie jest kurwa. No, nie mnie... Szczerze? Nie widać. Szczerze? No kuj jak nie, zobacz. Taki Wilson jest kurwa sympatyczny. Szczerze to codziennie u mnie na przykład wlatuje minimum. Tak 400 gramów mięsa to jest codziennie, co nie? Codziennie 400 gramów mięsa u mnie leci. Minimum, mówię minimum. Jak jestem na masie. Teraz jestem na redukcji akurat, to wiecie, ja z 93 kg zrobiłem na 93 kg zrobiłem na 83 kg teraz mam dokładnie, co nie? Więc spoko. Ta waga się różni, bo to wiadomo w zależności ile mam wody i tak dalej, i tak dalej. Także mniej więcej mówię, 83 kg sobie daję teraz. Po odwodnieniu nie wiem ile będę miał, wydaje mi się, że gdzieś kurwa z najniższą swoją wagę w życiu, tak szczerze, z 70, nie wiem, 70... 8 kilo może będę miał na odwodnieniu. Coś w tym stylu. Dobra, Patelsona sobie odpalam. No, prawie równo. 202. Dobra, Patelson. I teraz tak, fajny tipem zdaję. KFD. KFD. Splash, spray. KFD, baby. I byłem zawsze tego ciekawy. No to po prostu sobie ja wstrząsam i psikam. Tylko kurwa mi się kończy już, co nie? A to nawet dokładnie, co to jest? Jakaś oliwa, czy? Ta, oliwa z oliwek, co nie? Ja sobie tak na oko walę, co nie? Tak, żeby po prostu było sympatycznie.
Dobra, i to niech się nagrzewa, przy okazji woda do gara. Dlaczego tak wpierdalam? Szczerze, na kurczaku, na indyku i ryżu zawsze kręcę najlepszą formę w swoim życiu, także... No jak jestem gdzieś na końcówce takich przygotowań, że faktycznie chcę dociąć i zrobić taką siekierę, no to zawsze leci u mnie czysto, nie ma żadnych kaszek i tak dalej, tylko ewentualnie białko piję smakowe, co nie, więc tylko w sumie tyle. Dobra. A woda z bąbelkami czy bez? Zdecydowanie bez, tak jak Andrew Tate mówił, from the fucking tap, from the fucking tap, baby. Dobra. No właśnie, zy. Dobra, i teraz tak. Ja wam pokażę teraz, co ja z tym odpierdolę. I to może wyjdzie odcinek tym, jak to się mówi, na one shot. Jaki bez cięć. Bez cięć? No, odcinek, to by było ciekawe, co? No zobaczymy, dobra. Ale... cebula suszona, zawsze sobie dodaję tak, nie wiem, kurwa, tak... Ja przypraw napierdalam porządnie, co nie, więc tam bez pierdolenia, kurwa, tak jak z dupą. Dupa to się przychodzi na chatę, to też bez pierdolenia od razu, kurwa. Musisz ją, kurwa, tam, ogień, pełna. Co tu dalej mamy? Czosneczek, później? Czosneczek, czekaj, zaraz pokażę. Przyprawa do indyka. Pokaż, zaprezentuj. Taka. Piękna. Przyprawa do indyka. Też porządnie, z pełnym jebnięciem. Leci u mnie. No chuj, przyprawy, gdzieś tam mówię, jak jestem na maksa, to powiedzmy tydzień przed takim final formem, to nie używam, kurwa. Nie używam... Ja nie mam... Dobra, mam. No ostateczne, kurwa, wcielenie, no to jest papryka słodka. A ta wędzona chujowa, nie? Chujowa, nie myli, nie kupujcie papryki wędzonej. W sensie, jak ktoś lubi, spoko, ale ja wędzonej nie kupuję, bo jest, kurwa, ohydna, mordy. Naprawdę, zaufajcie mi, słodka jest. Ja kupiłem ją dzisiaj, nie otworzyłem, trochę się boję, kurwa. Nie, no jest, kurwa, chujowa. Ten kurczak smakuje naprawdę jak taki wędzony, kurwa, obrzydliwy, co nie? Łapami, kurwa, sobie mieszam. Cyk. Trochę przypraw zawsze na desce zostaje, ale to... Tak jak szczasz, to też na desce coś zostaje. Jakie porównanie, nie spodziewałbym się tego tutaj. No. Tak, ja tu jeszcze widzę jakieś przyprawki. To sobie tak wcielimy. No i zobacz, jaki ładny kurwczak. Dobra, to wypierdalam sobie tutaj. W międzyczasie moje łapy. To jest, mówię, kuchnia bombaska, kurwa, Kononowicz, kurwa. Kononowicz to myślę, że się nauczy w końcu gotować ze mną, także będzie naprawdę miazga. Dobra, to sobie zawsze tą końcówkę przyprawę sobie ścieram, bo tutaj oczywiście też będą leciały pewne fanty. Przecież na patelnię to możesz jeszcze wjebać. Nie wpierdam, tylko na patelnię. Zaraz ci pokażę, co ja z tym robię. Teraz bierzemy tak. Ząbek czosnku. Kurwa, taki wielki. Ja pierdolę, patrzcie, nie widziałem takiego wielkiego ząbku czosnku. No dobra, chuj tego, wpierdolimy. Tylko czekaj. Skurwa, pany. Mówię, nie możecie więcej tracić czasu w ciągu dnia na posiłki, bezsensownie tracić czasu. To szybka, kurwa, akcja. Szybka akcja, no, kurwa. Szybki, wiecie, szybki, kurwa, indyk, on się już tam robi. Kurwa. A to on już tam leci? Tak. O, kurwa. On już tam leci z tematem, już mam trochę tempy. Ale co, seria regularnie będzie, mówisz, gotuj z wujem? Tak, gotuj z wujkiem będzie regularnie. I co kolejne, jak myślisz? To będą niespodzianki. Niespodzianka? Ja was chcę nauczyć gotować. Proste, fajne posiłki. O, cyk. Ja was chcę nauczyć gotować, żebyście wy mieli, wiedzieli, jak wpierdalać i przy okazji sobie zobaczycie, jak ja żrę, co nie? Więc mówię, no to jest fajna seria, edukacyjna przede wszystkim. Jeżeli miałbym wybierać, oglądać, nie wiem, w szkole jakieś pierdoły, a oglądać mnie, to bym oglądał mnie, proste. Się przynajmniej, kurwa, czegoś nauczycie życiowego. To nie chodzi o to, wy możecie, kurwa, być w szkole szóstkowiczami, ale co to wam da, jak wy jesteście w życiu debilami i nie potraficie 2000 zarobić na przykład. O to, kurwa, tu chodzi. Ale nie, no takie fajne, proste posiłki, szybkie. Tak. No. No i widzicie, ja sobie czosneczek pięknie. Ale to pięknie robisz. Pięknie. Pięknie sobie kroję i teraz wszystko... Dobra, teraz wszystko z noża, na takie małe te. To jest sprawa, człowieku. Masterchef. Tak. Idź do Masterchefa. A co ja bym tam miał ugotować, kurwa? Klej ryżowy czy kurczaka, kurwa? Kurczaka z ryżem. Podane z ogórkiem. Kiszony. Dobra. Chcesz, kurwa, kiszony. Dobra, walę to do... Czosnek musi być. Lubię dodawać czosnek. No, smaczek dodaję. A, jest smaczek fajny. Przy okazji coś tam chyba prozdrowotnie działał, ale już nie pamiętam dokładnie, wiesz? Nie pamiętam, naprawdę. No, na jakieś chyba choroby, jakieś takie przeziębienie i tak dalej. Coś nie, tam. Nie pamiętam. Kola bez cukru już wychlana, ale taka, szczerze, taka kola starczy mi na... Żebym był szczery. Dwie godziny? Nie. Taka kola starczy mi... Szklankę używam do obiadu codziennie. No to tak, kurwa, na tydzień czasu? Taka cała?
stabilnie. Wiem, że nitro pije w chuj, kurwa, coli. W chuj, jarasz nitro. Ale ten, no aha, no i teraz jak już mam to na tym, no to sobie wszystko po prostu tu sobie daję na... Kurwa, czemu? Ty, no czemu? Ty masz tu światło? Na widza damy ładnie, kurwa, latareczkę. Nie działa. Czy nie masz? Kurwa. Dobra, a po chuj ci latarka, co kurwa, latarka smak zmienia? Nie no, kurwa, widać będzie ładniej, no co? Dobra. No i cyk, kurwa, to niech się tam mieli. Dobra. To się w ogóle robi? Tak. Nie dygaj, kurwa. Nie dygam, kurwa, patrzysz, ciepłe to w ogóle. Ciepłe, ciepłe, dotknij, kurwa, sobie, to będziesz wiedział. Dobra, teraz tak o. Co tu wjeżdża, co tu wjeżdża? No czekaj, kurwa, ryż. Ale te basmanta i ten ryż jest git, no. Ja sobie dzisiaj akurat nieprzyjemny ryż, bo parbolet. Taki o. Ja używam jaszminowego, ale taki po prostu był w sklepie, to kupiłem. Premium, kurwa. Ciekawe, czy mi się różni ryż, kurwa, premium od zwykłego, kurwa. Akurat ten był na promocji, kurwa. Premium. Ten był na promocji, kurwa. Zajebiście to, nie? I wiecie, i taki, i to, no kurwa, całą paczkę opierdalam przed treningiem. Jedna paczuszka wlatuje? Tak, i po treningu wlatuje taki sam posiłek dzisiaj, co nie? Czyli wiesz, ja teraz wpierdalam, odczekam sobie półtorej godzinki, idę na trening, po treningu jeszcze walę sobie szejka i wracam na chatę, mija godzinka, walę taki sam posiłek i później znowu jeszcze piję szejka i kończę w sumie tak dzień, co nie? Dlatego też gdzieś tam te kalorie zajebiście trzymam i tak dalej, co nie? Więc naprawdę jest spoko opcja. Supli, kurwa, dzisiaj nie brałem, ale to już ten, dobra, chuj, pierdolę sobie suple. Omega 3. Co tu mamy ciekawego, pokaż? Omega 3 z KFD. Lecił mnie jeden tabs. Special tu znała. Lecił mnie jeden tabs. Obowiązkowo. N-acetyl. Fajny antyoksydant. Także też jeden tabs. Witcek. Lecił mnie jeden tabs. Probiotyk. Ile ćpania, kurwa. Probiotyk, leci mnie jeden tabs. Nie, powiem ci, kurwa, chodzę na przykład, słuchajcie tego. Ja badam się na krew regularnie, tak co 3, co 4 tygodnie chodzę sobie na krew. Tak co 3, 4 tygodnie badam sobie krew, jakieś tam inne, powiedzmy, pierdoły. A co 3, powiedzmy, miesiące robię sobie fulla, taki full pakiet za 500, co nie? No kurwa, to są no, lepsze badania niż kurwa naprawdę, no zajebiste. Ale to ważne, żeby się badać regularnie, tak, no jasne, że to tak. To jest bardzo fajny suplement, jeżeli chodzi o zdrowe włosy i paznokcie, biotyna, także kurwa teraz będę stosował, zobaczymy, czy to faktycznie, wiesz, ja akurat mam taki bujny łeb, więc spoko. Bujna przedura. Aha, no jeszcze dla mnie najważniejszy suplement w okresie zimowo, takim powiedzmy jesiennym, coś w tym stylu, D3K2, u mnie wlatują 2 tapsy. Zobaczcie, jakie fajne, one są takie, oto są te takie tu, malutkie strasznie takie, naprawdę są bardzo przyjemne, co nie? Więc z połknięciem nie powinniście mieć problemu. No ty to na pewno z połknięciem nie powinniście mieć problemu. Dokładnie, tylko czekaj, wodę musimy sobie ogarnąć. Gazowaną czy nie? Nie, no nie gazowaną. O, ty i co robisz, kurwa? Nie przeklinaj, śmieciu, pierdol. Dobra, odkręcimy sobie. Ja wam dam patent, jak ja to robię. Pierw biorę sobie łyka małego. Jak z wódeczką. Nie, nie, słuchaj, bo wiesz, większość nie umie przełknąć takiego czegoś na raz. Pokaż, ile to masz na raz. Na raz, co nie? Pierdolę. I ja robię tak, biorę pierw łyka, wszystko później do mordy, mini gulka połykam i później wszystko połykam, czyli patrzcie. Jakby ci w gardle nie stanęło. Po sprawie. Po sprawie. I koniec, co nie? I nie krztusisz się ani nic, także to jest mój patent. Jest zajebisty, na pełnej S-ie, kurwa. Jest kurwa w kopetku. Dobra. No i co? Do wody. Tutaj AA. Mam, no bo pewnie będziecie ciekawi, więc ja walę sobie do treningu. Kreatynę też mam z KFD. Walę sobie do treningu. W ogóle jak wszystko zajebiście wygląda tak razem. No, spoko. Spoko. Nawet. Jak tam? No to się kurwa powoli mieli, co nie? O, bąbelki się robią. No, ładnie pachnie już, co? Ładnie, ładnie. No, ładnie. Teraz mówię, przedtreningowy. Ja po ryżu zauważyłem, jak wpierdolę takie właśnie całe opakowanie, to faktycznie jak zjem, jestem lekko zamulony przez te 10-15 minut, ale później na treningu mam takiego powera, siłę, taką moc, naprawdę fantastycznie. Do wody, kochani. Sól oczywiście sobie używamy. Ja jej z pierdolnięciem daję. Mówię, soli z pierdolnięciem z tego względu, że jest po prostu tak, o, taka pianka wtedy, kurwa, jest ładna. Jest naprawdę sympatycznie, niech się to jeszcze
kurczaczek na... Niech się robi. Aha, Mordinie, słuchajcie. Gdzie mi tu kurwa pierwszy? Mordinie, bo ostatnio też, czego używam zamiast cukru do kawy i tak dalej, erytrytol. Erytrytol używany jest, tu masz makro. Sobie zobacz. Widzę makrosi. No tu masz 0 kalorii. No, także to jest, sobie używam takie dwie łyżeczki dziennie do kawy z rana. Chuj kawę piję, muszę wypić kawę. I kurwa, często dostaję pytania, mianowicie takie. Jem w chuj, ale nie mogę tyć. Więc kurwa, jesz za mało, kurwa. Czujesz bazę? Jakbyś opierdalał, kurwa, takich paczek. Czyli kurwa, w środku masz 4 worki. Dwie takie paczki ryżu, kurwa, w ciągu dnia. Kilogram 200 mięsa. No, nie wierzę, że ty nie przytyjesz. Nie ma... To już wtedy jest nie tak. To już wtedy jesteś przyjebany, albo w chuja walisz. To jest niemożliwe, stary. Ja na masie pamiętam, jak nie mogłem przytyć i ta waga stała mi jak, kurwa, no chuj z rana, co nie? To, stary, pamiętam, byłem tak zdesperowany i wkurwiony, że żarłem, żeby ci nie skłamać, 7-8 worków ryżu dziennie. Dziennie Takiego suchego? Nie no, kurwa, to było, wiesz, robiłem sobie do takich kubków wielkich kurczaka i opierdalałem łyżeczką z keczupem. Tylko z keczupem wpierdalałem. Dwa, taki keczup, połowa keczupu dziennie mi szła do wpierdolenia tego, a masę przyjebałem wtedy, pamiętam, miałem najwięcej 95 kilo miałem wtedy i później wypadek miałem, co nie? Ale zajebiście było, kurwa, pamiętam nieźle. Na wypadku, czy jak zajebać masę? O, i woda się już gotuje. Także wpierdolimy sobie, zobaczcie. Ja sobie. No pachnie mówię. Ładnie, rzeczywiście, tak sympatycznie. Kurwa. Ładnie. A chcę dzisiaj też jakiś obiadek strzelę dobry. Zainspirowałeś mnie, kurwa, nim. No. Ja bym zjadł jakieś słodko-kwaśne dzisiaj, też są dobre. No. Co? No kurwa, indyczek słodko-kwaśny, ryż do tego, o jest. Ale w sensie, że w tym sosie słodko. No. Ja tak nie lubię, wiesz, ja lubię tak, kurwa, troszeczkę klasycznie na sucho. Ja na pewno sobie będziemy... Na sucho to nawet woda nie rośnie. No dokładnie, na pewno będziemy sobie używać... czego ja używam, to są sosy premium z KFD. Dlaczego ich używam? Już wam pokazuję. Na 100 gramów mają 36 kalorii. Pokażę światła bardziej, żeby było tutaj elegancko, zapraszam, tak naturalnie, żeby... Na 100 gramów mają 36 kalorii, tutaj, więc kurwa, a całość ma 900 gramów, więc kurwa, liczysz sobie, tyle byś musiał opierdolić sosu. To jest nierealne, że go tyle opierdolisz, co nie? Więc jest zajebisty. Ja sobie nawet tego sosu nie wliczam tak szczerze. No i kurwa, i go opierdalam wtedy na pełnym kurwa luksie, co nie? No i jeszcze jest fajne, w sumie tego nie używałem ani razu. Coconut oil. Trochę ujebany. Coconut oil. Zobaczymy, w sumie nie wiem, nie używałem tego, ale jest po prostu jako taki właśnie olej kokosowy. Myślę, że będzie spoko taka opcja. Jaką ozdoba mieszkania na razie. Tak, ozdoba chaty. Więc mówię, to jest takie miejsce, gdzie spędzam najwięcej czasu tutaj. Znaczy najwięcej czasu. Powiedzmy, mam chwilę, 4 posiłki w ciągu dnia. No to liczę sobie tak godzina 15 spędzam w ciągu dnia w kuchni, co nie? Godzina 15, bo to mówię, to coś takiego ugotować, to ile mi to zajęło? 20 minut? No 18 minut filmu mamy. No to kurwa 25 minut zajmie. No to jest w porządku. 25 minut gotujesz, 25 minut wpierdalasz i tyle. Fajnie, będzie film bez ani jednego cięcia. Tak, ale wiesz, i mnie to tak na przykład z tej kurwa drugiej strony lekko wkurwia, bo... Jak ktoś mi pisze na przykład, że nie wiem, chodzę do pracy, nie mam czasu zjeść dwóch posiłków. Chłopie. Nawet wieczorem można. Ale kurwa, nie masz w pracy kurwa czasu szejka wypić kurwa zrobionego rano z bananem? No kurwa, stary. Ja nie mówię, że ty masz tam ryż wpierdalać kurwa i tak dalej. Jest naprawdę milion kurwa opcji, jeżeli masz, wiesz, żeby opierdalać fajne posiłki, co nie? Także naprawdę nie trzeba, to że ja tak wpierdalam ryż z kurczakiem i tak dalej, to ja to uważam dla siebie jako najlepsza opcja, ale jeżeli ty uważasz dla siebie, że nie wiem, kaszka kurwa, czy kleik ryżowy jest dla ciebie lepszą opcją, to wpierdalaj kleik, kaszkę ryżową. Wiesz o co chodzi? Ja wpierdalam tak, bo mówię, poza tym moi podopieczni też robią zajebistą formę na tym, co ja im rozpisuję, co nie? Więc tak naprawdę wiesz. Teraz mówię, jak nagrywaliśmy wtedy odcinek z Alem, to tak naprawdę zajebisty odcinek, bo Alu ze mną dojebał w chuj zajebistą formę. On tam miał kurwa, on miał na redukcji, ja mu dałem chyba 330 białka na redukcji wpierdalał, no takie makro, 330 białka na redukcji wpierdalał i naprawdę poszło zajebiście, redukcja wyszła mu w chuj zajebiście, co nie był tak docięty na wiór, mówię, taki kabel na barku, kurwa, o jest, zajebiście to wyglądało, naprawdę, dla mnie topka. Trochę przypraw. Zawsze zostaje. Dobra, w międzyczasie trzeba sobie przygotować stanowisko rzemieślnicze. O, tu już bulka.
Bulka nam ryżyk, elegancko. Mięsko się robi. No i co oczywiście ma na lepsze trawienie. U mnie wlatuje nic innego jak ogórki. Ogóry luksusowe. Także one u mnie wlatują zawsze, za każdym razem, obowiązkowo. Zawsze sobie te dupki odkrajam. Kurwa, no nie wiem. Serio? No nie lubię, kurwa, co stary. Ty? No nie wiem. A w parówkach jesz dupki czy nie? No tak. W parówkach jem, ale tu nie. Są też szanse, co w parówkach nie jedzą. Nie, ja tu akurat ten. No ja są zawsze tak, wiesz. A to zwykłe są? Kiszone ogóry? Luksusowe! Patrz go! Wiesz, jak laska ci robi pałę po królewsku, to ser kupuje tylko królewski. Ogórki luksusowe. Ogórki luksusowe. Chłopie, kurwa, wiesz, pełna klasa, co nie? Dobra. Ja lubię takie ogórki, to takie, kurwa, takie słodko-kwaśne, to takie... A ja lubię takie. Dobre są. Ja lubię właśnie takie klasyczne, ci powiem. No i wiesz, albo ogórki, kochani, albo kapusta kiszona, z tego względu, że później fajnie we flakach mi się mieli. Fajne natrawienie, także zawsze używam tylko tych dwóch, mówię, takich, powiedzmy, no warzyw. Ja z warzyw, kochani, używam tylko trzech rzeczy, mianowicie pomidor, ogórek kiszony, kapusta kiszona. Kapusta to jest warzywo, co nie kiszona. Czy jak to się może nazwać? No tak, no kapusta. W sumie no, warzywo, no, co nie? No chyba tak. No. Więc wiesz, kapusta kiszona, czasami, spontanicznie, sporadycznie, używam warzyw na patelnię. Ale to naprawdę no, to rzadko, bardzo rzadko, ja ogólnie warzyw nie wpierdalam. Nie lubię i naprawdę fajną formę da się wykręcić bez warzyw. Gdzieś tam, wiesz... Ale warto też, no nie? Wiadomo, no. Oczywiście. Wiesz, cebula, czosnek i tak dalej dodaję, ale na przykład marchewki... A papryka? Też dodaję, no. Ale marchewki, kurwa, nie lubię. Ale musiało być jedno cięcie niestety, bo aparat przerwał. Brokuła, nie lubię, kurwa. No, brukselka, no nie no, lubię, nie, no, to, lekko, no nie chuja, co nie. Słuchaj, jak ci mogę swoje takie ogórki załatwić, kurwa, domowe, robione, kiszone? A co twój tata robi, czy co? Dziadek. To weź mi załatw taką po. No ci mogę swoich pierdzielnąć, to kulturalnie, wiesz. Browara mam w lodówce, ale to... nie ten, nie pokażemy, co nie. No kurwa, czasami se tak raz na półtorej tygodnia... No wszystko wiesz, jest dla ludzi, no. No, wszystko jest dla ludzi, miarem, dokładnie, no. Jointa no. Też możecie sobie zapalić, dlaczego nie, tylko byle nie codziennie. Johnny Sport to no. Nie rozłącza para podobno. Dokładnie, co nie. No, ja sobie tu jeszcze ogóreczko ładnie pokroję, żeby takie było na takie kęski, kurcze, wiecie o co chodzi. Wywalę sobie to na ten. Ale ci nic nie pierdoli? Co się ma pierdolić? Nic ci nie spala? Z nie. Pod kontrolą? No oczywiście, człowieku, moja bania jest, wiesz... Owłosiona. No. Wiesz, ja mam tak na przykład z włosami, że jak bani, no że jak przypuśćmy, no nie wiem, włosy myję codziennie, co nie? Ale one już na wieczór, kurwa, jakby są takie, no chociaż nie wiem, zawsze jest dobry fryz, co nie? Dobra, idę na kurczak. Co ty chcesz powiedzieć? Nie wiem, nie pan, już kurwa mi się jakoś tak odkleiło trochę. Tak nie powiem komu na konferencji, powiem matkę. Chyba każdy wie. No, ja kurwa nie lubię takiej kurwa trzody, jak ktoś robi, wiecie o co chodzi. Ja lubię być takim... No to, że dla was nagrywam odcinki, dla mnie to też jest nowość, ale staram się być, no jestem taki kurwa jaki jestem, jak miałem 100 kurwa, dajmy na to, nie wiem, obserwujących na Instagramie, jak teraz mam 85 tysięcy, dalej jestem taki sam kurwa, dalej jestem takim samym głąbem. Ja potwierdzam, także. On jest tak samo jebnięty poza kamerą. No, także wiesz, to jest kurwa, to nie ma tak, wiecie, czy ostatnio mi ktoś zadał pytanie, czy ty nie udajesz? Jak mam kurwa udawać, takiego debila mam udawać? To się nie da kurwa, ja jestem normalnie, wiesz, taki sam kurwa... No taki sam po prostu, kurwa. Możesz wejść do mnie na live'a, to jestem taki sam, stary. Ja na YouTubie robię live'y. Dzisiaj live'ik jakiś coś ma siądzie, nie? Czy dzisiaj? No, zrobię coś sobie trening, bo jest 14, czy chyba teraz 30. 15 już. No, no to, no, no to wiesz, no. Wrócę z siłowni o 19. No. Spalę bolka i mogę ogarnąć, to nie? Live'iki, wbijacie, wbijajcie. No, i fajnie. Pięknie. Dobra, kurczę, ten indyk jest już gotowy, więc w sumie on sobie tylko niech będzie po prostu tutaj podcieplany, ciepły. Podcieplany, no? Tak. Czasami jeszcze groszku używam. O, ty, a kukurydzy? Nie, kukurydzy. Złocista? Nie, bo jest, wiesz co, nie pamiętam dlaczego, ale kukurydzy pamiętam mój pierwszy trener, którego niestety nie wspomnę, bo... Takiego kopiu wklejami dał, kurwa, że chuj. W ogóle nie było to dla mnie dobrym rozwiązaniem, ten plan treningowy i tak dalej. Zabronił mi wpierdalać kukurydzy i buraków, bo to były zbędne węglowodany, kumasz. I jakoś aha. Mi się to tak wryło wtedy w beret, aha, że kurwa nie wpierdalam, co nie? Nie wiem, dlaczego się taki pojebany jestem. Każdy ma swoje odklejki. No niestety, kurwa, niestety.
No i jeszcze ewentualnie z takich kremów, co nie? No to ja strasznie lubię te... Kinderkowy na bank. Nie, to jest laskowy, wiesz? On jest taki czekoladowy. Mam jeszcze rafałkowy, on jest taki sam, jaki? Rafałkowy. Tylko, że rafałkowy biały, tak, tylko że biały, ale nie jest taki. Ale to na kanapeczki tak, czy? Wiesz co, ja sobie jak robię kaszkę, akurat u mnie często kaszka wylatuje potreningowo. Bardzo często wlatuje u mnie kaszka typowo potreningowo, nigdy przedtreningowo. Jest to luźny posiłek, szybko się go je, fajny w smaku, nie ma go dużo. I tak naprawdę taka kaszka z szejkiem białkowym, u mnie na TikToku nawet macie Gotuj z Wujkiem i chyba ostatnio to robiłem, właśnie tą kaszkę, także naprawdę, naprawdę spoko, co nie? No i co jeszcze? Aha, kurwa, jeszcze na przykład ostatnio kupiłem taką fajną tortillę, nawet się nie spodziewałem, ale makro ma naprawdę bardzo przyjemne, bardzo sympatyczne. I w jednej tortilli bodajże jest chyba 100 gramów. Tak, zobacz. 600, tak. Bo jest 6, tak? Tak, 6. W jednej tortilli masz 100 gramów, więc zajebiście nie musisz odmierzać. Tylko w jednej tortilli masz już, wiesz, że masz 54 węgle i kurwa 6 fatów. No to jest spoko, no. Zajebiste, naprawdę. Naprawdę. Ale ty, ale nawet taka dojebana. Ona jest duża. Ona jest tak na rękę, jak tak, to, patrzysz, duża jest. Ej, bez kitu, nie ma takich dużych. W międzyczasie zrobimy sobie szejka potreningowego, czyli zobaczycie sobie, co ja używam. Pamiętajcie, że... Aha, czekaj, bo to jest kurwa... Czekaj, tego muszę umyć, kurwa, dlaczego on nie był umyty? Jeszcze nie raz. Chcę zobaczyć, jak tutaj to się robi. Elegancko, pachnie ładnie. No, niech się... A to teraz się tylko musi domielić, co nie? Dobra, pokażę wam, co ja sobie teraz używam. Czyli tak, shake. Kurwa, czy... Czekaj, muszę go przetrzeć tutaj ścierką, bo ja tu z naczynia sobie myłem. Więc sobie go przetrzemy. Jak najbardziej. Kurwa. Dobra. Hop. Okej. Okay. Dobra, więc tak. Mój potreningowy szok. Co tu jest? O smaku wanilia tiramisu. WPI, KFD. Pamiętajcie, że z KFD, z kodem Fistachio, macie wszystkie suple. A w którym rogu jest kod? Zgadniesz dzisiaj? Tutaj, stary. Nichuja. Tutaj. Ani trochę. No to tu. Na pewnie. No. Macie kod Fistachio, zawsze macie jakiś rabacik i przy okazji jest to jakieś dla mnie wsparcie, że wiesz, ludzie widzą, że kurwa jakby kupujecie z mojego kodu i wtedy, no nie wiem, w sumie nie wiem co jest... Co... No, że po prostu... Wsparcie dla twórcy. Wsparcie, no płacą. Wsparcie dla twórcy, bo jakby ja z kodu nie mam nic siada, to nie. No. Wiesz. Dobra, ja sobie... Pokazujemy wtedy naszą potęgę. O! 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 Dobra. U mnie lecą dwie... Prawie 2,5 miary wlatuje u mnie izolatu potreningowo, więc cyk, dodatkowo karbo, węglowodanki, tylko po treningu, smak guma balonowa, zajebisty, i u mnie też miareczka, cyk, hop, hop. Dobra, i teraz sobie zarzucimy, o, zarzucimy sobie, no pachnie ładnie, cyk. No pachnie ładnie, ale smak, wiesz, jeżeli jak mieszasz gumę balonową z gumą balonową, to jest spoko. Jak zmieszasz na przykład czekoladę z gumą balonową, no, to takie może być średnie, co nie? Ujwa. Ale wiesz, ja mam wyjebane, ja na przykład sram na smak. Dla mnie to ma działać, co nie? I sobie tak naprawdę tylko... Świeczuszko elegancko. No. Opie, laseczki przyjeżdżają do prezesa, to musi być. Marcin musi być. Oczywiście. Sareńki. Oczywiście. Cierpimy na zezowatość, pamiętajcie. I to nie od dziś. To nie od dziś. I zrobimy sobie jeszcze przy okazji... kurwa, jak się nazywa shake do treningu po angielsku? After shake? Kurwa, after to jest... A po, no to tak, no. Kurwa, no. Czekaj, jakoś... To się na in coś mówiło. A chuj tam. No dobra, po prostu... Shake do, after training. Po prostu do treningu. Trochę za mało wody. Tak, szczelił. Jak Lewandowski, kurwa, w Bayernie do bramki. Dobra. Może nie w Bayernie, ale... O, dobra, i to jest... Jeszcze tak, kurwa, trzeba mieszać, bo czasami jest, wiecie, jak gruda jakaś jest i to wypijesz to. No i lecimy, kurwa, teraz... czyli cyk. Ja sobie zawsze walę, patrzcie, jaki ekskluzywny, kurwa, tu do Mestos był sypywany. Ujebany towarem. Tak, ujebany towarem. Więc u mnie lecie tak. Dużo osób pewnie się będzie wzorować, więc od razu wam powiem, nie wzorujcie się na kimś, tylko
znajdźcie to, co wam najbardziej odpowiada, bo na przykład bez sensu, jeżeli ktoś by się wzorował na moich treningach i na tym, jak ja wpierdalam i na tym, jak ja biorę suple. Bez sensu totalnie. Musicie dobrać to pod siebie, co nie? Więc kreatynka, hop. Ten ryż się tam kurwa nie rozgotuje? Nie no, co ty kurwa. Kreatyna. Takie powiedzenie, tylko ryż i kreatyna. Zrobią z ciebie skurwysyna. Kurczak, ryż i kreatyna zrobią z ciebie skurwysyna, dokładnie. I koszulki tak. Andrew Legacy. Tak, koszulka Andrew Legacy musi być na siłowni. Dobra, dwie miarki. EAA. O. Spoko. Podoba mi się. No, będą mieli co oglądać dzisiaj. No. Widzowie, do obiadku, pół godzinki, kulturalnie. Kurwa, sympatycznie. Wiecie, sympatycznie, przy okazji się czegoś dowiecie o życiu mądrego, a nie tak oglądacie tylko jakiś taki debili. I no, kurwa, wiesz, jak mnie oglądacie, to wiecie, że jestem normalny kurwa chłopak, kurwa szczery i tak dalej, co nie? Nie pierdolę głupot. Nawet czasami popierdolę głupoty, ale to tak wiecie, to każdy pierdolę. Dla sportu. Dla sportu, no. Dla fanów, co nie, po prostu. Kurwa, no i co? I mamy szejka zrobionego. I wiesz, i ludzie mi pierdolą, a ja nie mam czasu, ja nie mam czasu. Jak ty kurwa nie masz czasu zrobić se szejka, no chłopie. Jest kurwa mniej niż minuta, 30 sekund szejka zrobisz. Tu se zawsze mieszam tą wodę, żeby było na pełnej esie. A czasami, jak mam ochotę na słodkie w chuj coś do picia, to prócz coli kupuję sobie, ja wiem, to jest złe w chuj, ale kupuję sobie te mleko czekoladowe, ja pierdolę. To jest dobre. Ale jeszcze go nie otworzyłem. Ale nie... to w składzie nawet nie jest złe. Nie no, jest trochę chuj. No nie, no w sensie cukier ma, no wiadomo, ale jeżeli chodzi o chemię... No trochę fatu, no nie no, co ty, no kurwa stary, to ma ile, litr. Ale mi kurwa o skład chodzi. Aha, no to skład kurwa. Nie ma chemii, to jest najważniejsze. Ile tu masz kurwa skład? Mleko, czekolada w proszku, kakao, cukier, no nie no, ma emulgatory kurwa. Nie, nie no, no takie zajebiste. Ale, no w sensie, no nie jest jakieś wykurwiste, ale mogą mieć też jakieś dużo chemii innej, nie? No ale chuj kurwa, no nie umrzesz kurwa od tego, co nie? Oktynisept. Dobra kurwa. Dobra, zobaczymy sobie stan naszego... Kurwa! No! Stan naszego ryżu. Jaką się prezentuje. No i jeszcze dosłownie minutka, go wykładamy. Także naprawdę ciekawy odcineczek i widzicie, kurczaczek sobie stoi na małym ogniu. On sobie stoi, tak jak wasz namiot codziennie było każdego o poranku, dnia i nocy. Kurwa, wiesz co, ja kiedyś lubiłem oglądać, mordo, jak kurwa miałem tak, nie wiem, 16 lat. To uwielbiałem na National Geographic oglądać te takie jakieś, nie wiem, jak tam łowili ryby na statkach, zwierzątka jakieś takie i tak dalej, kopalnia złota, ja pierdolę. Hej no, kopalnia złota, tak, to prawda. No, ale teraz jebani są jacyś, kurwa, teraz wiesz, teraz goście, kurwa, jakieś nowi są goście, chujowi, to wygląda, kurwa. Kiedyś to wyglądało zajebiście. Dobra, i ryż trzeba, kurwa, wyciągać, ja mam zawsze fajny patent na wyciąganie ryżu. Widelec. Ja sobie wtedy robię tak. Myślę, że już mogę wyłączyć, kurwa. O, kurwa. Dobrze, że będzie twardy, kurwa. No kurwa. Już ty... Nie umie... No idzie ten patent. No cicho. Cicho bądź. O, hop. Ja sobie teraz podnoszę do góry. On sobie tutaj spływa. Tak jak hejt po mnie, spływa. Napki to... łapę. Teraz? No. Dobra, fajne ujęcie było. Że to i tak cięć nie będzie. No nie będzie, no jedno, bo właśnie kurwa aparat ma ograniczony czas na longa nagrywania. Zwalniam cię, wypierdalaj. Ej kurwa. Zrobimy tak, żeby go nie było widać. O. Dobra. No, czekaj. Longa, shorta, co ty w CS-a grasz kurwa teraz? No i dobra. Ty na lajwiku coś, no? Nie, ja znaczy kiedyś w CS-a grałem. Ale teraz nie mam czasu, kurwa. Wiesz, teraz jestem influencerem. Potężnym, kurwa. Teraz chłopie. Nie, tak naprawdę mam w chuj rzeczy do roboty w ciągu dnia i się w chuj rzeczami zajmuję. To nie jest tak, że ja kurwa sobie nagrywam odcinki i mam wyjebane, co nie? Wiecie, to robię to dla was po prostu, bo wiecie, wiem, że to jest jakiś tam fan dla was i tak dalej. Także spoko. Kurwa. Dobra. Ach, kurwa, suka. Bliet. Oj, to co wykładamy? No, wygląda, zaczyna to wyglądać nieźle. Ty, to może makro od razu im podamy, co? No pewnie. Ja sobie, wiesz, to zawsze do ryżu lubię dosypać kary. Nie, nie. Żółty ryżyk się elegancko robi.
No makrośnik może wjechać, no nawet musi, bym powiedział. No to czekaj, zaraz sobie obliczymy jeszcze makro, jakie ma to wszystko. Bo w sumie, kurwa, dla mnie to też będzie ważne, więc spoko, obliczymy sobie makro. Wedle aplikacji Fitatua, aczkolwiek ja liczę trochę inaczej to wszystko. Dlatego mówię, u mnie jak ludzie dostają diety, to mówią, o kurwa, jaka zajebista, kurwa. Bo ja liczę trochę inaczej to wszystko niż, kurwa, wszyscy. Znaczy, jakby tak samo, ale, kurwa, dla mnie 250 gramów na przykład kurczaka to jest 50 gramów białka, wedle Fitatu 70, co nie, więc... Ja tak trochę inaczej, kurwa, sobie wszystko liczę. Wiem, zaraz będą hejty, o kurwa, to liczysz tak, spierdalaj, kurwa, idź se po hejtu, kurwa, nie wiem, idź se do pokoju, kurwa, z balkonie i wypierdalaj mi z tego. Ty, kurwa, bateria zaczęła na czerwoną mrugać. Dobra, indyk. Słyszysz? No to już, już, już. Dobra, indyk. Hop. Tak, teraz tak, ryż, ryż basmati. Kurwa, w gramach dajemy, nie wiem. Kurwa, 100 gramów, ogórka nie liczę, no policzymy sobie tam oliwę z oliwek, dodamy sobie z 3 gramy, damy sobie, no 3 gramy sobie damy i makro wygląda z mani. No i dobra, bateria się wyładowała. Dobra, bateria się wyładowała. Mało, ale mało będzie cięć. Tak wygląda aktualne makro tego posiłku, liczę sobie... Poczekaj, o. Liczę sobie 600... 50 kalorii z tego względu, że wleci jeszcze sosik, tikka masala, 60 gramów białka, 7 gramów fatu, 7,5, 75 gramów węgli, 611 kalorii i wyobraźcie sobie, że takich posiłków opierdalacie 5 dziennie. 5 dziennie to 5 razy 6, ile to jest? 3200, tak? Nie. A ile? Dobra, kalkulator, po chuj. 35. Trzymaj pół bomby. Co? No 35. 50. Czyli 3,5 tysiąca kalorii. No, to po 5 takich posiłkach. Dopierdalacie sobie na przykład fajny jest gainer, nazywa się Mutant Mass. Wpiszcie sobie, albo weź... 30, kurwa. Weź tu wklej jak coś tutaj i Mutant Mass. Dobra? Wkleisz im? O, Mutant Mass, PVL i wpierdalacie takie dwa szejki w ciągu dnia i kurwa, kto mi powie, że masy kurwa nie da się zrobić? Pojebani jesteście? Normalnie masóweczko. Dobra, kurwa, to było jednak 30. Kurwa, no. Zrobiłem. No i dobra, więc kurwa, ja idę wpierdalać. Dzięki bardzo za oglądanko. To jest mój posiłeczek przedtreningowy. Wygląda zajebiście. Wygląda nieźle. Nieźle wygląda. I smakuje, będzie smakowało też zajebiście. Pamiętajcie o moich koszuleczkach Andrew Legacy na mojej stronie. Pamiętajcie o planach treningowych na www.andrewlegacy.pl. Wszystko macie podpięte w opisie. No i kurwa, kod KFD też będziecie mieli podpięty w opisie. Fistachio, także możecie sobie korzystać. Jaki Instagrama? No i Instagrama, wszystko tam macie kurwa podpięte, także thank you very much, bye bye!